Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie trzy szybkie surówki do obiadu. Szybkie i bardzo pyszne. Jak najcieńsze. Okej, okay. Następnie pora przekładamy do miski, ale przekładając go róbmy tak, żeby po prostu te kółka nam się porozwalały i żeby po prostu wychodziły takie jakby nitki. W ten sposób. Można to powtórzyć lub ewentualnie w środku sobie te kółka po prostu porozwalać. O to chodzi. Bardzo prosta czynność, bardzo fajnie to wychodzi. Teraz do naszego pora musimy dodać troszeczkę soli. Oczywiście. Pieprzu. Ok. Maksymalnie łyżkę oliwy. Nawet takie pół łyżki. Do tego dodajemy jogurt. W moim wypadku jest to jogurt typu greckiego, ale może być śmietana, może być majonez, cokolwiek chcecie. Musimy to wymieszać. To było takie półtorej łyżki. Świetnie, naprawdę, naprawdę świetnie to pachnie. Jeszcze dodam troszeczkę tego do tego jogurtu. To oczywiście jeszcze nie koniec, poczekajcie. I teraz dodam tutaj około łyżki miodu. I żeby ta sałatka, ta surówka nie była taka smutna, dodamy trochę kolorów. Koloru dodałam nam koperek. I to jest nasza surówka numer 1. Zaraz spróbuję, oczywiście. Ona już jest bardzo dobra, bardzo. Bardzo lubię tą porową. Jest naprawdę świetna. Robię małe porcje, jak widzicie. Bo w domu nas dużo nie ma. Trzy surówki w zupełności nam wystarczą na niedzielę. Ok. Surówka numer 1, surówka połowa. Czyli spora. Następnie surówka tak zwana prowansalska. Więc jedziemy. Marchewka, jedna sztuka. Kapusta kiszona, 250 gramów. Cebula czerwona, połowa. Piórka. Dodając do surówki, w rękach ją po prostu rozgniatamy. Papryka czerwona, połowa. Kosteczka. Następnie koperek. Następnie oliwa. Spokojnie 4 łyżki.
pieprz. Wedle uznania, wiadomo. Miód. I cała łyżka. Wystarczy zupełnie. Zioła prowansalskie. Jedna płaska łyżeczka. Czosnek suszony. Pół łyżeczki. Czosnek świeży. Można oczywiście przez praskę. Teraz to trzeba bardzo dobrze wymieszać. I ta surówka, ona musi odstać. Ona musi przynajmniej z godziny odstać, żeby się to wszystko przegryzło. Po godzinie jeszcze raz przemieszać, zamieszać, wymieszać i będzie gitarka. I do obiadu po prostu petarda. Ok, próba. Już jest naprawdę dobra, ale potrzeba jej czasu. Ona będzie przepyszna, ale za małą godzinkę. Druga surówka zrobiona. Surówka numer 3. Surówka numer 3. Nazywałem ją surówką jesienną. Jabłko. Może być, po tej marchewce to się tam nic nie stanie. Ja ze skórką. Jeżeli ktoś wrażliwy, ściągnę skórkę. Jedna limonka. Potrzeba naprawdę połowę. Wymieszamy i do następne składniki. Połowa papryki. Ścieramy tarczą. Śliwki. Ścieramy tarczą. Pestek nie wyciągam, lepiej mi się je ściera po prostu. Też ze skórką. Jak ktoś wrażliwy, można obrać pestkę, wyciągnąć i robić to sobie na piechotę, żeby wolniej. Do tego kapusta kiszona. Jakieś 200-250 gramów. Do tego cebula czerwona, wystarczy połowa. Zrobię do piórka. I tak samo. Rozgniecamy tą cebulę. Wrzucamy. Ja dodam koperek, który mi został z dwóch poprzednich surówek. Do tego dodaję pół łyżki miodu. Dwie łyżki oliwy. Pieprz. Płaską łyżeczkę kurkumy. Dokładnie mieszamy. Oczywiście zapomniałbym dodać troszeczkę soli. Jeśli zapomniałem do tej dodać soli, to dodajcie do tej prowansalskiej. Robię to po prostu tak szybko z automatu, że czasami coś wyleci. Ok, teraz spróbuję.
Bardzo dobra. Fajne czyste śliwki. Lekko taka kwaśna od tej limonki. Pyszna, pyszna. Naprawdę do schabu to będzie pięknie pasowało. Jakiś kotlet schabowy do tego, masakra. I to moja trzecia propozycja, jeśli chodzi o surówki. Oczywiście wszędzie nieodzowny koperek. No proszę bardzo, trzy surówki. Zrobicie to sobie 15 minut, tylko musicie wszystkie składać.